Witajcie, kochani. Witam, witam. Tu znowu babcia Jola. Dzisiaj chcę zrobić tutorial dotyczący dalszej części dekorowania środków do kwiatów, ponieważ zaczynacie się o to upominać. No a jak mówiłam, że jak obiecane to zrobione, no to muszę się ze swojej obietnicy wywiązać, tak? I słuchajcie, kochani, no dzisiaj taka dosyć długa pogadanka, ponieważ wymagać będzie troszkę pracy. To, co tutaj widzicie, to jest właśnie to, czym będziemy dekorować środki. I to, kochani, jest te wszystkie kolorki, jakie tu widzicie, uzyskałam barwiąc kaszę mannę. I teraz szybciutko pokażę Wam, jak barwię i co jest do tego potrzebne. I słuchajcie, odstawiam swoje kolorki, żeby mi tu nie przeszkadzały. Tylko muszę delikatnie, żeby mi się nie daj Boże nie wysypało, bo bym płakała. I kochani, czyli mówiłam, potrzebna jest kasza manna, talerzyk, na którym będziemy to robić. Koniecznie sobie załóżcie rękawice, chociaż ja rzadko używam rękawic, ale do tej pracy używam, ponieważ wymycie po tej pracy rąk jest graniczy z cudem. Tak, i nawet sobie włożę dwie. Tak, i potrzebujemy do tego spirytus. Tu mam w takiej malutkiej buteleczce spirytus, kochani, i jakiś barwnik. Ja najczęściej używam do tego barwnika do kolorowania jajek, ale używałam też farbki akwarelowej w płynie, ale problem polega na tym, że wtedy ta nasza kasza dłużej schnie i troszeczkę się zbryla, ale to nie jest problem, bo później po wyschnięciu między palcami jak potrzecie, to spokojnie to wszystko nam wysycha i da się zrobić. Dzisiaj, żeby nie przedłużać wysuszania i tak dalej, pokoloruję właśnie farbką do jajek. I kochani, co robię? Wysypuję sobie tyle kaszy, ile chcę uzyskać. No tylko, że słuchajcie, jak sobie zrobicie raz więcej, to będziecie mieć z głowy, tak? Nie będziecie się 50 razy brudzić i bawić, tak? No, czyli dobra. Teraz sobie biorę właśnie wspomnianą farbeczkę do kochani jajek i wysypuję. I powiem Wam, że wystarczy naprawdę niewielka ilość. Widzę, że już jest zbrylona troszkę, bo kochani, należała się u mnie lat parę, ale podejrzewam, że radę damy. Odkręcam sobie, kochani, spirytus. Tak. Biorę sobie pipetkę, naciągam i wylewam. I jeszcze raz, i naciągam i wylewam. I jeszcze raz. Dobra, zobaczymy, czy to już da radę. Ja najwyżej dolejemy później. I kochani, mieszam. Widzę, że będzie mało i farbki. Kochani, no zależy, jaki chcecie uzyskać kolor, tak? O, i wystarczy teraz, kochani, dokładnie wymieszać. A dlaczego spirytus? Podejrzewam, że chodzi o to, bo z wodą też próbowałam, ale wtedy to już w ogóle ta kasza namaka. O, wiecie co, że się nawet ładnie to wymieszało. Ja tu już nie będę dodawać, bo ten kolor mi się nawet podoba, bo tam mam już taki podobny, zobaczcie. O, widzicie? Tutaj właśnie, jak widzicie te grudeczki tam w środku, o takie te grudki, to właśnie powstają w wyniku tego, że była zbrylona farbka, tak? Można by to było przez sitko przesiać najpierw, ale po co? Przecież ja najwyżej te duże kawałki z pręcików ściągnę, tak? Zobaczcie, jaki ładny kolor wyszedł. Wyszedł taki ładny morski kolor. A tamten, ten, co tutaj wcześniej robiłam, to jest taki niebieski, a tutaj mi wyszedł taki... Taki szary. Widzicie? Różni się od tego. Więc nawet mi się ten kolor podoba. I słuchajcie, nasza kaszka do dekorowania środków gotowa. Widzicie?
No i teraz ją sobie odstawię, później ją sobie przesypię do jakiegoś pojemniczka zakręcanego. Widzicie? Te pojemniczki, które ja sobie wykorzystuję, to kupuję je w aptece. Teraz są po 60 groszy. Chciałam tylko Wam pokazać zakrętkę. Po 60 groszy, bo to są te, to jest ten pojemniczek taki nie bardzo sterylny, bo takie do posiewów są sterylne, a te są tańsze, po 60 groszy. I wtedy mam pewność, że mi się nic nie wysypie, tak? I teraz, kochani, ściągam już sobie rękawiczki, bo nie będą mi już potrzebne. Dobra. Zakręcę sobie spiryt, żeby mi się nie wylał i nie wywietrzył. I kochani, teraz będziemy dekorować. I teraz jak ja to robię? Najpierw zrobimy sobie, bo pomyślałam sobie, że za każdym razem, kiedy będę Wam pokazywać nowy środek do kwiatów, będę również pokazywać jeden kwiat. Jeden kwiat i sposób jego wygniatania. I dzisiaj zrobimy sobie kwiata z papieru, akwarelowego, 160 tej student, z tego bloku student. I to jest 160. I teraz, kochani, siadam sobie. O, biorę sobie coś do polania wodą. Wykorzystuję, wiecie, te takie międzymeblowe zabezpieczenia. To jest taka folia piankowa. Często sobie ją wykorzystuję. Nie wyrzucam, tylko po prostu używam. I kochani, moczę sobie... O, zepsułam sobie... O, już. I moczę sobie kwiatusie. I dzisiaj Wam pokażę jeden z moich sposobów wygniatania kwiatków, tak? I będziemy później do tego kwiatka przykładać nasze dekorowane pręciki. Pręciki, środeczki, tak? Niech chwileczkę namoknie. Ok. To jeszcze Wam powiem, co będę dzisiaj używała. Będę używała takiej żyłki, którą kupiłam sobie w centrum chińskim. To jest żyłka bawełniana. To jest dla rybaków oczywiście, ale żyłka bawełniana. A dlaczego jej używam często? Ponieważ ona jest sztywna, taka jakby już była czymś posmarowana. Bo na przykład jak chcecie usztywnić sobie nici, to po prostu smarujecie klejem Magik czy jakimś innym, jakiego używacie. To może być też Dragon do papieru, byleby była ta nitka usztywniona, ale nie musi być usztywniona, bo ja tutaj, kochani, mam porobione, o, już przygotowane, ale chcę z Wami tylko zrobić jeden, żebyście wiedzieli, jak ja to robię. Słuchajcie, bardzo ciemno tu dzisiaj jest, nie wiem dlaczego, postaram się to troszeczkę tutaj rozjaśnić, o, może teraz. O, widzicie, ja sobie tu już przygotowałam te wszystkie pręciczki i z Wami zrobię jeden, ale to za chwileczkę, jak zrobimy kwiatek. I teraz potrzebuję, potrzebuję, kochani, już Wam mówię co. Teraz potrzebuję coś o bardzo gładkiej powierzchni. O bardzo gładkiej powierzchni tutaj. Zaraz Wam powiem w trakcie roboty, dlaczego to musi być gładziutkie. Bo posłuchajcie. Na czym polegać będzie dzisiejsze wygniatanie kwiatków? Zawijam płatek na tym, wiecie co, on jest jeszcze mało pomoczony, ja jeszcze troszeczkę muszę to zmoczyć, bo on się będzie nam brzydko zagniatał. Jeszcze sekundkę zaczekajmy, bo będzie nam się brzydko zagniatał. Dlatego gładka, bo będziemy po niej przesuwać palcami. I żeby nam się to łatwo wszystko tutaj, już Wam pokazuję, zaginało, to to musi być gładziutkie. I teraz zobaczcie, biorę płatek, owijam go wokół tego narzędzia kulkowego, chyba do paznokci, o ile się nie mylę. I słuchajcie, i po prostu płatek zgniatam. Zgniatam, przyciskając jednocześnie cały czas do tego dudka. I kolejny. O, przygniatam. Aha, i teraz w zależności od tego, czy chcecie mieć od środka wygniecione, czy tu wyżej tylko, to sobie od tego miejsca wygniatacie. Ja dzisiaj tak wygniatam gdzieś od jednej trzeciej. Od jednej trzeciej w górę, czyli dwie trzecie zostają do góry. I zobaczcie, on nam się tak wygniata, ten kwiatuszek. I jeszcze następny płatek.
O, widzicie? I zgniatam, patrzcie. Zgniatam ten papier, żeby mi się porobiły takie fałdki. O. No dzisiaj strasznie słaba widoczność. O, widzicie? I jeszcze jeden płateczek nam został. O, tak. I zagniatam. O, i mam wygnieciony pierwszy płatek. I wygniatam sobie drugi. W ten sam sposób. Czyli przyciskam do dłutka i ślizgam, ściskając jednocześnie. O. I dlatego musi być gładziutkie, bo jak będziecie mieć to takie tępe jakieś, to wam się tak łatwo nie będzie zgniatał ten papier, wiecie? O. O. Teraz jest już dobrze namoczony, to się łatwo wygniata. I nie musi być taki kształt kwiatka, jakiego tam użyjecie sobie, jaki akurat wam jest potrzebny, tak? I popatrzcie, już mamy drugi wygnieciony. I trzeci, zobaczymy, czy zrobimy dwupłatkowy, czy trzypłatkowy ten kwiat. Po złożeniu, jaki będzie nam się bardziej podobał, słuchajcie. I zagniatam. I kolejny zagniatam. O! I przyciskam cały czas do dłutka, po to, żeby on miał taki opływowy kształt, ten każdy płatek, tak? I zagniatam. I mam gotowe, tak? I teraz, słuchajcie, kochani, troszeczkę muszę to podsuszyć. To teraz wy będziecie sobie słuchać muzyczki, a ja będę suszyła, jak znajdę słoik, bo nie wiem, gdzie mi się podział. Jest. Dobra, mam słoiczek, mam nagrzewnicę, to teraz suszę. Dobrze, to mamy wysuszone kwiatusie i zobaczcie. I teraz w zależności od tego, jaki chcecie uzyskać efekt. Ja troszeczkę rozciągam go teraz. Troszeczkę rozprostowuję, bo chcę szersze płatki uzyskać, tak? Akurat taki mi się zamarzył w tej chwili kwiatek. Z szerszymi płateczkami. Tak, i to jeszcze nie wszystko, bo teraz go odwracam. Biorę sobie dłutko kulkowe, mniej więcej rozmiaru płatka i po prostu go trochę prostuję, zostawiając w spokoju końcówki oczywiście, bo przecież na tym nam właśnie zależało, tak? Tak, odwracam na drugą stronę i sobie formuję teraz. O, proszę bardzo, i mamy pierwszą warstwę. I mamy pierwszą warstwę wygniecionego kwiatuszka. Tak, i teraz, kochani, kolejny, ja tu kombinuję cały czas, wiecie, z tym światłem, bo coś mi tutaj nie gra i chciałam udoskonalić naświetlenie, ale to mi coś nie idzie, nie wiem, co się dzieje, to nie, może tu, no, i tak jak w poprzednim kwiatku, wygniatam, ale tylko płatek tutaj, gdzie mam gładki, a nie prostuję tych powygniatanych końcówek, tak? No i znowu odwracam w drugą stronę i sobie formuję, tak? O, urwał mi się jeden płatuś, ale to nic. Dokleimy go. O, to nie problem. Taki problem, słuchajcie, kochani, to nie problem. Gdybyśmy tylko takie problemy mieli, to nie byłoby źle. Tak, i jeszcze ten, widzicie, w ogóle się nie przejmuje i sobie teraz wygniatam. O, i mam trzeci płateczek i teraz zobaczę sobie, czy chcę dwu, czy chcę trzypłatkowy. I jeszcze wam powiem,
że nie robię tak całkiem naprzemiennie kwiatków, jeżeli są jednokolorowe, bo one wtedy zatracają jakby przejścia międzypłatkowe. I mi się to tak nie do końca bardzo podoba, więc sobie trochę, tylko troszeczkę robię namijanego. Tylko troszeczkę, tak, zobaczcie, nawet nie w połowie łączę te płatki, tak? I zobaczymy teraz, zrobię sobie dziureczki. Połączę sobie płatusie. Poczekajcie, dziureczki to będzie to. Tak. I... tak, o, dobra, i sobie smaruję tutaj, bo chcę, żeby mi dziurka została, żeby mi się nie zakryła klejem, to sobie przykładam w ten sposób i troszeczkę namijanego, tak jak mówiłam, tylko troszeczkę. O, i teraz patrzę, czy mi się wszystko podoba i jeszcze dociskam, słuchajcie, i kwiatuszek mam gotowy, tak? Ja dzisiaj umyślnie nie robię żadnego koloru, ponieważ chcę, żebyście dokładnie widzieli nasze pręciki. I teraz, słuchajcie, kwiatuszek mamy. Nie będę tu mu dawała trzeciej warstwy. Ok. O, tak. Dobra. Kwiatuszek jest. I teraz, słuchajcie, co my teraz musimy porobić? My teraz sobie musimy porobić takie pędzelki. Takie pędzelki. To jest akurat czarna nić. Tutaj mam różne kolory. Tutaj mam różne kolory tych nici zrobione. Tutaj mam taki jasny róż, żółty, jak widzicie. A tu już mam te pręciki. O, ten pręcik już umoczony jest w tej kaszy. Widzicie? I to wygląda jak naturalny pyłek kwiatowy. I dlatego mi się to tak podoba i dlatego to robię. O, tutaj mam na białej nici, też już mam zrobiony ten pyłeczek, tak? Któryś żółty. Kochani, i dzisiaj zrobię z Wami z nici, ale chcę Wam również powiedzieć, że możecie to zrobić, kochani, z druciku. I bardzo imponująco to wygląda, zobaczcie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Bo tutaj w zasadzie to już nic nie musicie dekorować. Zobaczcie, jak subtelnie ten kwiatek wygląda. A jest to zrobione z druciku i namoczyłam, kochani, w czarnym brokacie. Wzięłam czarny brokat i po prostu wysmarowałam końcóweczki klejem. Zaraz Wam pokażę na nicianym, jak to robię. I pomoczyłam w tym brokacie czarnym. I ten środeczek bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda, zobaczcie, popatrzcie, popatrzcie, tu naprawdę to już nie potrzebujemy nic dokładać. Jeżeli to jest na przykład projekt ślubny, możecie dołożyć tutaj perełkę czy cekinek, tak? I wtedy będzie bardzo delikatny kwiat. Widzicie? No niestety nie widzicie, jak się to pięknie błyszczy, szkoda, bo u mnie się to mieni ładnie, ale na telefonie tego nie widzę. No i to jest właśnie zrobione z cienkiego druciku. Z cienkiego druciczku, o, z takiego, zobaczcie, o, z takiego druciku. Ale na tej samej zasadzie, co teraz będę z Wami robiła z nici. A tutaj jest, kochani, żyłeczka. Tu jeszcze mam zrobioną żyłkę taką wędkarską, ale już normalną żyłkę taką sztywną, tak? Ją jest trudniej później tutaj te płatki uformować, ale też bardzo ładnie to wygląda, zobaczcie. Widzicie? Taki bardzo subtelny ten kwiat wychodzi, prawda? No i teraz pokażę Wam to na nicianych. Jak ja to robię, kochani? Więc biorę sobie kawałek papieru. Tak. Biorę sobie nici, czy tak jak w tym przypadku moim dzisiaj, biorę sobie żyłeczkę. Nawijam sobie na papier tyle razy, ile razy chcę. Jak gruby chcę uzyskać ten, co? Te pręciki. Jak dużo chcę mieć ich w kwiatku. No teraz sobie zrobimy dosyć sporo. Docinam sobie drucik. Tak, taki troszeczkę grubszy niż ten srebrny. Tak. I teraz
Tutaj sobie już utnę, bo tych nawinięć mi już wystarczy. O, tak. Odkładam sobie żółeczkę. Tak, to sobie na razie odłożę. Brokat sobie zakręcę, bo mi byłoby go żal, bo mam tylko jedną buteleczkę czarnego. I teraz słuchajcie, i teraz sobie przesuwam do przodu. Wsuwam sobie tutaj drucik pod spód. Łapię to, o tak, w ten sposób. O. Kochani, ściągam to teraz i zakręcam. Zakręcam, mocno zakręcam. O. I do końca drucik sobie zakręcam, żeby się zrobił pojedynczy, żebym mogła wsuwać w kwiatuszek. To sobie zakręcam do końca. Nierówności sobie ucinam i mam zrobione. I teraz, żeby to można było moczyć, no to jeszcze musimy uciąć końcóweczki, tak? Ale te nożyczki mi nie utną, a może utną mi te. O, widzicie? Takie byle jakie utną, a takie porządne nie utną. Dobra. To już sobie chowam, to sprzątam, to też. I słuchajcie, i mamy zrobione pręciki, tak? O. I teraz, kochani, no chcę sobie na przykład uzyskać końcóweczki, na przykład właśnie możemy wykorzystać te dzisiejsze zrobione, tak? Bo mam projekt w kolorach turkusowych, czy to taki jeansowy kolor wyszedł, wiecie? I teraz co sobie robię dalej? Dalej sobie robię, kochani, biorę sobie klej, smaruję sobie, to nie jest mój pomysł, to gdzieś widziałam taki pomysł. Ewa Lisowska też tak robiła, że na ręce smarowała. Dużo dziewczyn tak robi. To nie jest mój pomysł absolutnie, więc sobie nie przywłaszczam. I słuchajcie, i teraz delikatnie końcóweczki moczę w kleju. Tych właśnie przeciętych pręciczków, tak? Źle zrobiłam, że wzięłam ten kolor, bo nie będziecie widzieć, to ja go chyba zmienię dzisiaj, bo tu go na filmie dzisiaj nie zobaczycie. Więc ja sobie wezmę dzisiaj jakiś jaskrawy kolor, czyli na przykład pomarańczowy, dobra? Bo pomarańczowy zobaczycie. U was to jest w ogóle nie pomarańczowy. To jest taki bardzo pomarańczowy kolor tu dzisiaj, a u was jest jakiś żółty. I co, kochani? I moczę sobie. I zobaczcie. I wezmę sobie coś białego. Go, 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 go. Coś białego. Gdzieś mi tu upadło. O, jest. Słuchajcie. Oj, 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 babciu, bo ci się wysypie. I widzicie? I zobaczcie, jaki mamy ładny środek. I teraz bierzemy sobie nasz kwiatuszek, który zrobiliśmy dzisiaj sposobem wygniatania nowym. I zobaczcie. Widzicie to? Jeżeli w projekcie macie kolor pomarańczowy, no, papieru, prawda? Gdzieś tam jakieś elementy pomarańczowe, na przykład do kartek wielkanocnych, to wkładacie sobie takie pręciczki i kwiatek robi się bardzo, bardzo ciekawy. I teraz tu, do środka, możecie, jeżeli macie ochotę, sobie, kochani, włożyć jeszcze nasz środek, który robiliśmy, tak? I zaraz wam to pokażę. Poczekajcie. O, mam nasze środeczki i na przykład by tutaj ładnie wyglądał kolor żółciutki. Tak, no powiedzmy, że to takie będzie dzisiaj wieś, tańczy i śpiewa, bo ten mi nie będzie pasował. Ten mi będzie pasował, dobra. To biorę sobie taki jeden z tych środeczków, które robiliśmy. Tak. Obcinam sobie końcóweczkę. Tak. I teraz, kochani, najpierw wklejam pręciki, tylko że jak je wkleję, to już nie pokażę wam na niczym innym. I słuchajcie, i po prostu wklejam tutaj do środeczka jeszcze nasz środeczek. No muszę wkleić, nie będę doklejać po prostu do kwiatka, wiecie? Do kwiatka, a chociaż ja tu mam więcej kwiatków. No to poczekajcie. Poczekajcie, 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 zaraz się tu babcia ogarnie. Mam tutaj taki pojedynczy płatek, więc sobie do niego wkleję, czyli smaruję sobie tutaj klejem pod spodem, tu, tak, i dociągam, o,
proszę bardzo. I teraz tutaj mogę sobie wkleić spokojnie nasz środeczek. Tak. No kolorystycznie to nie jest, że tak powiem, za bardzo według mojego gustu, ale po prostu chcę Wam pokazać. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ten kwiatek wygląda inaczej, prawda? No to znaczy, ja Wam mówiłam już, że ja lubię takie kwiatki, takie nie takie poukładane, takie grzeczne, tylko takie wariaty. O, zobaczcie, jak on ładnie wygląda. Na białym to teraz nie zobaczycie, to pokażę Wam na niebieskim. O, zobaczcie. Widzicie to? No czemu mi nie łapie dzisiaj ostrości? O, widzicie? No. I kochani, tak możemy postępować również z innymi kolorami. Mam tutaj nitkę czarną, zwykłą czarną nitkę. Zwykłą czarną nitkę. Też tak nawinęłam, jak Wam przed chwileczką pokazywałam. To sobie, nie wiem, czy ten klej jeszcze jest mokry. Dobra. I zrobię sobie na przykład jakieś... Teraz mogę zrobić właśnie te nasze dzisiaj zrobione, bo tu się będą odznaczać, tak? No to sobie, kochani, nie, muszę pomoczyć, bo klej mi już na ręce wysechł. Wysechnął mi już klej, kochani, więc sobie muszę dać nowy. Dobra. O, i od razu leci. O, i kochani, moczę sobie końcóweczki. Same końcóweczki. Tak, ze wszystkich stron dokładnie. O, i moczę sobie. I popatrzcie. I popatrzcie, co my tu znowu mamy. O, i teraz Wam pokażę na jasnym. I nie łapie mi ostrości. O, może teraz widzicie, widzicie? Widzicie, jaki to jest ładny środeczek? I teraz wezmę go do jakiegoś kwiatuszka, włożę. Na przykład do takiego foamiranowego. Słuchajcie, nie przeciągnę dalej. O, bo dziurkę mam małą. Ale sobie zobaczcie, jak ładnie środeczek wygląda. Tak? Czy w takim kwiatuszku? No tak naprawdę, słuchajcie, polecam Wam tą metodę, bo naprawdę bardzo mi się te pręciki z tą kaszką podobają. Bo tak jak mówię, jakby to był pyłek kwiatowy, tak? Tu też mam małą dziurkę, więc zrobię większą, żebyście widzieli ten efekt faktycznie. Tu jest moje dudko. Zrobię sobie większą dziureczkę i przeciągnę tak, jak to ma ostatecznie wyglądać. O, widzicie? Zobaczcie, czy tutaj jest Wam potrzebny jeszcze jakiś inny środek? No niekoniecznie, tak? Możecie tutaj dodać perełkę, możecie dodać te środeczki, które robiliśmy, bo wystarczy tylko to teraz rozchylić i tutaj coś dokleić, prawda? No, ale mnie się już nawet taki kwiatuszek podoba, słuchajcie. O, żeby to jeszcze było dzisiaj fajnie widać, to byście widzieli, a tutaj tak, a może ja mam za słabe okulary, kurczaki, o kurczaki, no pewnie, że ja teraz lepiej widzę. O, zobaczcie, jaki ten kwiatuszek już jest ładny, tak? Dobra, to sobie wyjmę jeszcze, niech sobie schnie, bo będę potrzebowała kwiatek jeszcze do innych. I teraz na przykład mam tutaj zrobione, mam z kordonku białego. Z białego kordonku, czyli grubsze troszkę, tak? Przytnę sobie równiutko. Tak, kochani. I chcę mieć na przykład końcóweczki czarne. No to sobie biorę czarny, taki nie do końca bardzo czarny, ale taki był mój zamiar przynajmniej, żeby to było czarne. I teraz poczekajcie, wytrę sobie tą rękę już, bo ten klej mi zasekł. Tak. Wezmę nowy, żeby się lepiej maczało, tak? I cyk. O, tak. I moczę końcóweczki. Moczę końcóweczki. O, rozkładam i po prostu moczę.
O, tutaj mi się za głęboko mi się pomoczyły pręciczki, ale to nic. Zaraz to ściągnę, kochani, i już będzie w porządku. O, zobaczcie. I wkładam do kwiatusia. I zobaczcie, jak to wygląda. No słuchajcie, no tak mi się to podoba. Nie wiem jak wy, ale mnie się to bardzo podoba. To wygląda tak bardzo subtelnie, nie? No i tutaj jak najbardziej możemy sobie próbować dołożyć coś. Poczekajcie. No i tu na przykład możemy dołożyć sobie kuleczkę. Kuleczkę, którą zrobiliśmy z tej masy kulkowej, tej, pamiętacie, tej z Acciona czy Zakrzyona, nie wiem jak się mówi, tylko że ja jeszcze to pomoczyłam w brokacie, tak? I dlatego to teraz się świeci, ta kuleczka. Zrobiłam najpierw z niebieskich kuleczek, a później jeszcze pomoczyłam w niebieskim brokacie. No i kochani, teraz potrzebuję nożyczki. Tak, nożyczki. Obcinam sobie kuleczkę przy samym, tak, i biorę sobie teraz kwiatuszka, rozchylam sobie pręciki, smaruję sobie klejem, tak, i kochani, tylko przyklejam, proszę. I teraz dociągam, żeby to nie było takie bardzo rozłożone. Nie wkleiłam pręcików, bo tak jak mówię, kwiatek mam jeden, a chcę wam mierzyć, tak. I mamy kwiatuszek z czarnymi pyłeczkami. Tak? To mamy kolejny kwiatuszek, kolejny środeczek. O! I teraz pokażę wam, jakbyście chcieli, kochani, zrobić na nitce, nie na nitce, tylko, no dobrze mówię, na nitce, takie brokacikowe. To po prostu zamiast moczyć w naszych kaszkach, to sobie moczycie w brokacie. I mam taki tu ładny czarny brokat. O, widzicie? Bardzo ładnie się mieni. O, nawet widać, widzicie? I znowu moczę sobie końcóweczki. Moczę. I tak się staram, żeby mi się nie zbijały płateczki. I popatrzcie. A, to pokażę wam na kwiatku. Tu jeszcze się nie pomoczyły. To sobie poprawię. A zresztą wszystko sobie poprawię, żeby było tego brokatu grubiej. Dobra. I moczę jeszcze raz. O. Tak, teraz sobie porozkładam. I taki niegrzeczny środeczek z brokacikiem mamy. Proszę bardzo, słuchajcie. Za duża dziura teraz. Ale to nic. Zobaczcie. Patrzcie, i to się tak pięknie mieni. Tak jak mówię, nie widzicie tego, a ja to widzę. I tutaj znowu możecie sobie dać czarny koralik, na przykład styropianową wziąć kuleczkę, wymoczyć ją w tym czarnym brokacie i wsadzić do środeczka. I będzie jedno z drugim bardzo ładnie współgrało. Tak? No i co, kochani? Mam tu jeszcze dużo, mogłabym z wami się tu bawić w nieskończoność. Zrobiłam jeszcze żółte pręciczki, tak? Żółte pręciczki. Teraz je obetnę do równego. Tak. I sobie zamoczymy żółte. Sobie to wszystko później oczywiście wykorzystam. I klej mi się wylał, więc sobie posmaruję rączkę w ten sposób. I znowu sobie moczę. Tak. Tak. I chcę teraz sobie uzyskać zielony, kwiatkowy kolor, zielony, wiosenny. Czyli na przykład do kwiatków na Wielkanoc. Jeszcze. I zobaczcie. I teraz sobie tylko troszeczkę rozdzielam, żeby nie były takie bardzo połączone. O, słuchajcie, tak, biorę kwiatuszek i po prostu wkładam, tak, i rozkładam sobie pręciczki, o,
I kochani, gotowe. O, widzicie? No a później jak to się tutaj dokładnie przyklei, to jeszcze kwiatuszek w górę, tak? I wtedy, popatrzcie, nie musicie już tu dawać żadnych nawet środków. No i myślę, że dzisiaj Wam jeszcze tylko pokażę, jak stosowałam je w kwiatkach innych. Tu na przykład mam turkusowe te końcóweczki na zielonej nitce. Tu mam żółte na zielonej nitce, żółtym naszym środeczkiem na takim kwiatuszku. Kochani, tu mam pręciki, wykolorowałam, pręciki zwykłe kwiatowe, wykolorowałam na brązowo, samą górę na brązowo, a końcóweczki pomoczyłam w kolorze żółtym. Tu mam, kochani, taki kwiatuszek zrobiony, czyli z kolorem niebieskim, ze środeczkiem niebieskim i też w odcieniu niebieskim końcóweczki pręcików są zrobione. I kochani, jeszcze mam nawet z różowym, ale wiecie co, ten różowy to mnie nie urzeka. Takich nie będę robić, róż z różem. Ten środek tu mógł być spokojnie zielony na przykład, prawda? Bo tak się to wszystko bardzo mi zlało. No i kochani, posprzątam sobie troszkę. Tak, to jest stąd, to jest stąd, to jest stąd. To byłaby trzecia część naszych pręcików. Namawiam Was do tego, do tych środeczków. No one bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. Jeszcze robiłam je, ale nie mam tutaj w tej chwili. Nie będę szukać. Zrobiłam je jeszcze z... robiłam sobie pręciki na takich drucikach z kleju na gorąco i ten klej na gorąco moczyłam w brokacie białym. Też przeuroczo wygląda. Przy okazji robienia pręcików z kleju na gorąco, kolorowych i białych, powiem Wam właśnie jak to robiłam i jak to wygląda. Zobaczcie. No naprawdę, słuchajcie, no to mi się bardzo podoba. O, zobaczcie. No taka mgiełeczka. I tu wystarczy malunia, perełeczka, czy maluni czarny koraliczek i macie piękny kwiatek. No. Tak jak mówię, mnie się podoba. Tutaj nie widzicie tego błysku, ale bardzo ładnie to wygląda, bo i błyszczy się drucik, a łatwo go jest uformować, prawda? Bo możecie sobie w którą stronę tylko pręciki chcecie dać, tak? I po prostu ładnie się błyszczy i taki elegancki to jest projekt dla mnie. Dla mnie to są bardzo eleganckie kwiatusie. No i kochani, to by było tyle dzisiaj z Wami o środeczkach. Piszcie do mnie nadal, bo kochani, piszecie do mnie co chcecie. No, na tapecie jest kartka sukieneczka. Na komunię później prosiliście mnie o niezapominajki. W planie mamy jeszcze konwalię. No i kochani, i dalsza część środeczków do kwiatów będziemy robić jeszcze dalej. Ale tak jak mówię, przy okazji będę pokazywać jakąś metodę formowania płatków kwiatowych. Tak jak dzisiaj Wam pokazałam to zaginanie na śliskim dudku, tak innym razem pokażę Wam znowu inne metody wytłaczania kwiatów. Na dzisiaj, kochani moi, dziękuję Wam bardzo. Proszę Was usilnie i natarczywie, już nawet natarczywie, proszę Was o subskrybowanie mojego kanału, o łapkę w górę i o komentarze. Będzie mi oczywiście bardzo miło. To na dzisiaj wszystko. Żegnam się z Wami. Pa, pa. Wasza babcia Jola. Cześć.